widzicie, a raczej nie widzicie, to jest środek lasu i jest bardzo cicho. Co się stało? Co? Jezu, jakby mnie coś pociągnęło z tyłu. Dzień szósty. Udało się. Weszliśmy, zeszliśmy i to nawet dwa razy. Chociaż było ciężko, ja już ledwo dawałem radę, myślałem, że już tam zostawię. Gdzieś w tym lesie i niestety już nie wejdę. Albo nawet nie zejdę, ale tam chłopaki motywowali i się udało wejść. No a to coś, no i było warto. I było warto, to co się wydarzyło, nie wiem czy już to widzieliście, czy teraz dopiero będziecie widzieli, ale to co się wydarzyło w samym miejscu, no przechodziło ludzkie pojęcie i będzie to na pewno projekt taki, który na długo zostanie w naszych pamięciach, w naszych głowach. A jeszcze nie przejrzeliśmy materiału. Jeszcze nie przejrzeliśmy materiału, jeszcze nie wiemy dokładnie, czy Franciszek albo ktokolwiek coś tam mówił. Udało się coś nagrać na dyktafonie, albo było widoczne to na kamerach. No teraz, dzisiaj wracamy już do Polski. Te projekty w Czechach były mega męczące. Na szczęście udało się praktycznie w 90% zrealizować nasz plan. No w Willi Duchów nie udało się wejść, ale tam się udało uzyskać kontakt i możliwość wejścia, więc można powiedzieć, że to też zostało zrealizowane, ponieważ tam i tak przyjedziemy, tylko pewnie w przyszłym roku. A dodatkowo pojawiły się kolejne miejscówki. Kolejne miejsca, które na pewno będziemy chcieli też odwiedzić w Czechach. Dzisiaj wracamy do Polski. Jedziemy jeszcze do Legnicy. Czeka nas podróż około 4,5 godziny. Czeka nas taka podróż. Wracamy do Polski. W Polsce jeszcze jeden projekt. I jutro wracamy już do domu. Mam nadzieję, że wszystko się uda. I że wrócimy spokojnie, bo dużo się wydarzyło w Czechach, jednak rzeczywiście to był chyba taki jeden z najcięższych naszych wyjazdów. Mieliśmy bardzo dużo chodzenia, bardzo dużo takiego trudnego chodzenia w górę, w dół i z góry na dół, więc to był bardzo ciężki projekt, taki fizycznie ciężki dla nas, może nie psychicznie, chociaż dzisiejszy również mentalnie nas trochę zmęczył. Ale mogliśmy się wyspać, mogliśmy się zregenerować. Ja też już się lepiej czuję. Chociaż wczorajszy dystans, jak sobie sprawdziłem, kilkudziesięciu kilometrów, tam w okolicach chyba 11 ważenia w tej nazad i szukania tego domu, spowodowało to, że rzeczywiście też było ciężko mi było i ciężko się czułem. I myślałem, że się przeziębiłem, ale jednak chyba jest w porządku. No ale zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Dzisiaj jedziemy do Polski. Najważniejsze zawsze, co trzeba zrobić w Czechach. Grillka. A po projektach chodziliśmy na grilla. Tak to wszystko wygląda. Nasz duch nocy ma jeszcze dodatkowo taki stolik. Krzesełka. 4. Więc możemy sobie jeszcze kogoś zaprosić. No i na łonie natury, z tyłu jeziorko. Dwie to zjem. Taka sytuacja. Więc jeszcze przed wyjazdem do Polski grill na śniadanie. Po grillu jeszcze jeden przystaneczek na stacji. Musimy oleju dodać do samochodu. Potem i tak płyną do chłodnicy. Tam trzeba będzie mu zrobić jeszcze przeczyszczenie tych rzeczy. Wymiana płynu, wymiana oleju. Ale na razie tylko dolejemy oleju, bo już jest malutko. O Jezus. No i co?
Jedziemy, jedziemy. Nie mamy za długo. 4 godziny, ponad 4 godziny, 13 minut do Legnicy. Będziemy mijali Niemcy, a to tak dosłownie kawałeczek. No i co? I widzimy się pewnie na kolejnym projekcie. No. Jedziemy, jedziemy. No i dobra, no i szykujemy się na kolejny projekt w naszym hotelu cudów, w którym strzelają fajerwerki w pokoju. Pojedziemy zaraz do... Gdzie my jedziemy? Pałacu w uszach. Uszy, to wiecie, tu są uszy. I tam są pałace. A przynajmniej jeden. Włoskowe. No, na przykład. Podobno chłopakom z PPTV coś tam się udało nagrać. Niestety ja tego filmu już nie byłem w stanie zobaczyć, ponieważ ten film już jest skasowany. Prawdopodobnie. Ja chyba skasowany jest, bo nawet jak tam... No, bo to było za starej ekipy, nie? No, więc niestety już tego nie ma. No, my zobaczymy, co tam jest, zobaczymy, co się uda nagrać, czy się cokolwiek uda nagrać. No, ten obiekt, bardzo mało jest informacji na temat tego obiektu, więc to będzie taki troszeczkę projekt sprawdzający coś jak Pałac Bergmanów. Tak jest. Takie coś na zasadzie, no,
Wiemy, że coś tam się może dziać, ale nie wiemy, czy coś rzeczywiście się dzieje. Wieś jest opuszczona. Bardzo mało mieszkańców, więc teraz tak naprawdę to nawet nie wiadomo, czy są w ogóle jakiekolwiek mieszkańcy. Bo to, że jest bardzo mało mieszkańców, to jest informacja sprzed kilku lat. 2011. No to... 60 mieszkańców. No to teraz może być ich 10 albo 120. Chociaż raczej obstawiam, że... Albo żoden. Że raczej może być żoden, bo jeżeli tam ma być zbiornik retencyjny, no to... To, że go nie ma teraz, nie oznacza, że nie będzie nigdy, bo nasz rząd robi takie rzeczy, że jak ktoś zaznaczy, że tam ma być, to potem nic z tego, nic nowego, to może nie będzie jutro, nie będzie za tydzień, nie będzie za rok, a na przykład za 40 lat stwierdzą, że o, teraz już mamy czas na ten zbiornik. Więc pewnie mieszkańcy o tym wiedzą doskonale, dlatego już się tam nie osiedlają. No i zobaczymy, kompleks jest duży, bo tam z tego co widziałem, to jest bardzo duży kompleks takie gospodarstwo. Więc budynek, jakieś tam dodatkowe budynki przylegające. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Cały sprzęt naładowany, tutaj widzicie Piotrka i moją nogę. Już troszkę wykończenie materiału. Ale nie poddajemy się, lecimy z ostatnim projektem, zobaczymy co tam się na nas czai, czy cokolwiek. Jesteśmy Mr. Hunters, sprawdzamy legendy, jakieś właśnie baśnie, bajery, od tego jesteśmy. Jak się nic nie dzieje, tak to pokazujemy. No dokładnie. I teraz tak. Gdzie jest Michał? Jak wiecie doskonale, na każdym vlogu mówię o tym, że Michał albo się kąpie, albo jest w łazience. I tym razem też jest w łazience. Więc jeżeli mielibyśmy powiedzieć, to najczystszą osobą w zespole to jest Michał. Albo przynajmniej tą z najbardziej pustym pęcherzem. To też jest Michał. Do zobaczenia później. Widzowie, siedzimy sobie przed chwilą. Słuchajcie, już w hotelu w Legnicy. Siedzimy, oglądamy TV, światło zapalone, wszystko git, a nagle jebnięcie, pff, i światło zgasło, wywaliło korki. Teraz pytanie, czy przyszło coś za nami ze statka pod chatka, czy to tylko przypadek? Co tu się dzieje, widzowie? Co tu się dzieje? To nie są żarty. Co sądzisz o tym? O, pokaż co się stało. Nawet tak wywaliło kabel. Od lampki. Taki huk był. Puf, jakby coś wybuchło. No nie wiem. Powiem wam, widzę. Jest grubo na tym wyjeździe, jest grubo. Zobaczymy co będzie dalej. Skończyliśmy piąty i ostatni projekt.
I trzy słowa od ojca prowadzącego. Jesteśmy upierdoleni, zmęczeni, w pokrzywach, w jakichś rzepach. Dobrze, że to już koniec. W różach. Wszystko nas boli. Michał tu chyba dostał zawału. Wszystko nas boli. Powtórzyłem to drugi raz, nie bez powodu. Chyba umysł nawet nie działa. No nic. Do hotelu mamy 24 minuty. Standardowo jakieś 4 godzinki snu, no bo przecież my się regenerujemy jak jakieś symbioty, kurwa, z kosmosu. No i co? Łamo i wszystko. Tak. Powiem wam, że boli mi jednak kości. Muszę, jak będę brał prysznic, to muszę sprawdzić, że to rzeczywiście kość. Czy nie złamałem czegoś? Bo dzisiaj było grubo. Już jak chodziliśmy po schodach, to jak takie stare dziadki. No ale udało się. Mam tylko nadzieję, że te odcinki wam się spodobają. Muszą. Siemanko. Niedziela, prawie 11. Co my robimy? Pakujemy rzeczy. Czekam, aż Piotrek wyjdzie z łazienki. Michał już pewnie poszedł sobie zajarać jeszcze na do widzenia. Ładujemy się do nocnego ducha albo ducha nocy, który jest tak naprawdę białym duchem. I jedziemy do Warszawy. A tam później co? Ściągnięcie materiałów, zgranie ich na dysk, przyniesienie całego sprzętu, poodładowanie, poczyszczenie, zrobienie sobie jakiegoś takiego rachunku sumienia za ten wyjazd, co nam brakowało, co nam się podobało, co powinniśmy jeszcze dorzucić, czego nie, co powinniśmy sobie dodać. No na pewno czapki będziemy kupowali, jakieś takie zimówki. Albo takie przynajmniej na uszy, bo strasznie zimno i powiem wam, że jak się wczoraj kąpałem i tyle razy, co ja dotknąłem głową o jakąś tam gałęzie, sufity, bo tam, znaczy bardziej nie sufity, tylko framugi od drzwi, to tym jak zacząłem tą głowę myć, to kurde, z niej wyleciały jakieś jeszcze pozostałości tego domu. Cała kurtka jest brudna, spodnie są brudne, no. Dobrze, że mamy te ciuchy, bo naprawdę buty, wszystko jest strasznie brudne. Więc trzeba będzie to wszystko umyć, wyprać. No i przyszykować się do kolejnego wjazdu, który pewnie w kwietniu. Może wcześniej, chociaż wątpię w to, bo pewnie będzie zimno. A już było zimno. Chociaż jeszcze można byłoby było teoretycznie, tak naprawdę jeszcze by było można chyba cały wrzesień jeszcze jeździć. No ale już sobie zwiedziliśmy tak naprawdę 3 miejsca w Czechach, 2 miejsca w Polsce. To są naprawdę bardzo ciekawe, więc zrobiliśmy kawał dobrej roboty, jestem z siebie zadowolony i z chłopaków też. Daliśmy radę. No i pierwszy i ostatni przystanek na stacji. Michał się zgubił, ale już wchodzi Piotrek. Jedziemy do domu, zostało nam 2 godziny trasy. No i pewnie około godziny 15:30 będziemy na miejscu i będziemy mogli zakończyć tego vloga.
dosłownie mało atrakcji, jakieś, nie wiem, kilometr może do domu. Zabrakło nam paliwa w samochodzie i niestety stanęliśmy i czekamy aż, znaczy ja zostałem w samochodzie i czekam aż chłopacy wrócą z karnistrem, poszli na stację CPN-u z baniakiem, napełnią go benzyną, no i zobaczymy, może samochód ruszy, mam nadzieję, że ruszy. Mam nadzieję, że tutaj straż pożarna nie będzie musiała wyjechać, bo ani zaraz policja jakaś nie podjedzie. No na chwilę musimy, no niestety musimy tutaj czekać. Znaczy ja musieliśmy się zatrzymać, ja muszę czekać. Mam nadzieję, że chłopakom szybko zejdzie. Stacja benzynowa jest 650 metrów. Tak naprawdę, moim zdaniem, pół godziny powinni się uwinąć. Maksymalnie, może trochę szybciej im zejdzie. No już byśmy byli prawie w domu, ale i tak z dwojga złego dobrze, że to zdarzyło się właśnie tutaj, niż tam na trasie, gdzie już nie byłoby tak łatwo. Dojechaliśmy. Siemano, udało się. Standardowo, tak jak zresztą widzieliście wcześniej, z nielekkimi przygodami, ale... Pamiętajcie, co wam powiedziałem, Mystery Hunters na projekcie na wyjeździe bez przygód to nie Mystery Hunters. Tak, mamy nadzieję, że te vlogi, które oglądaliście, wam się podobały. Było ich chyba dużo i były ciekawe. Staraliśmy się jak najwięcej wam udokumentowywać, żebyście też poczuli, jak to jest z nami być na projektach trochę od zaplecza. Teraz już się cieszymy, bo jest godzina. Która jest godzina? Tu już jest koniec. Godzina 16:20. Tak. Nie ma już nic. Jedziemy do domu. Duch nocy stoi tam z tyłu, tam Drombo stoi, chodzi. Tu jest Spike. Tam stoi duch nocy, dam radę, jest zajebisty, kurwa, nawet mimo przeciwności losu, tu jest ten zajebisty samochód. Kończymy, ten wyjazd był ciężki, chyba jeden z najcięższych, jak nie najcięższy. Chyba najcięższy, ale samochód dał radę, tak naprawdę dwa problemy wynikły, jeden problem to nie z naszej winy, bo tam z elektryką, a drugi no to tak trochę na czuja. Będziemy wiedzieli na przyszłość, jak to wygląda. Wszystko się dobrze skończyło. Żegnamy was, widzimy się w kolejnych vlogach, odcinkach. Kiedyś tam coś jeszcze nagramy pewnie. Cześć. Elo!